Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Hitler powiedział, że przyjdzie, napadnie na Polskę, zacznie wybijać Polaków katolików, Polaków starozakonnych, no i wybił 6 milionów. 3 miliony właśnie katolików, 3 miliony Żydów. Putin już od lat mówi, że przyjdzie i napadnie na Ukrainę. No i przyszedł i napadł na Ukrainę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No była ta umowa Ribbentrop-Mołotow i to wszystko się w sumie ułożyło w ten sposób, że Polska wpadła w ręce komunistów polskich, którzy przyjechali z Moskwy na tych czołgach do Lublina. No każdy tą historię zna. Ribbentrop-Mołotow doprowadziło do tego, że Polska na tych terenach dzisiejszych ukraińskich już nie istnieje. Wszystko to za Bugiem zostało Ukrainą. Polska została przesunięta o tam 200-300 kilometrów na zachód. Ludzie z Zabuga zamieszkali we Wrocławiu, dlatego dzisiaj tylu Ukraińców uwielbia ten stary Breslau niemiecki. Tam też były potężne tragedie. Tam tych Niemców wywieźli z 1-2 miliony. Breslau, no to była twierdza. To oni walczyli w Breslau dłużej nawet niż w Berlinie. Berlin już skapitulował, a Breslau się jeszcze bronił. Także to są tragedie. Ale politycy i wszystkie te mądre głowy ciągle tylko mówią, że trzeba się nauczyć z tej lekcji historii, kiedy jakaś tragedia spada na świat. No ale no każdy to w ten sposób może powiedzieć. No ale teraz jak się popatrzy z tego całego napadu rosyjskiego Władimira Putina na ta inwazja na Ukrainę, to jest to, że ten autokrata, że ten komunista, że ten człowiek, który pracował dla KGB, był w Dreźnie na placówce we wschodnich Niemczech przez długi okres. No on to już od lat mówił. On to od lat mówił i w zasadzie dosłownie. No a świat nie traktował tego na tyle poważnie i na tyle dosłownie, że teraz to wychodzi. Wszyscy udają, że są zdziwieni tym, co Putin zrobił, no ale to nie powinni być zdziwieni. To on już powiedział to w 2007 roku, kiedy w Monachium była konferencja bezpieczeństwa. No i na tym swoim przemówieniu w Monachium powiedział, że całe to bezpieczeństwo europejskie, no i całe te plany NATO wessania Ukrainy do NATO, no to powiedział, że to jest poważna prowokacja. No i on już w tym czasie ostrzegał, że wtedy będą pewne rosyjskie konsekwencje. Także jego ten ton głosu, no to był bardzo taki bojowy, bardzo taki agresywny, bardzo atakujący. W 2008 roku w Ameryce był wtedy George W. Bush, no i wtedy Putin powiedział Bushowi, że w zasadzie Ukraina, no to nie jest prawdziwy kraj. On traktował tych Ukraińców jako dwa narody, które w sumie mają religię, ten ortodoksyjny kościół rosyjski czy ukraiński, no tam jest ukraiński, ten rosyjski, że mają ten sam alfabet, tą cyrylicę, że 90% Ukraińców zrozumie Rosjan, że 90% Rosjan zrozumie Ukraińców i tak dalej, i tak dalej.
No, w 2008 roku również zrobił całe to zamieszanie w Gruzji. W Gruzji no to było była ta część Związku Radzieckiego, ten ZSRR. No i jego strategia, jaka była strategia? No, była taka strategia, że te wszystkie prorosyjskie siły, te siły, które były za Moskwą, miały to wszystko zająć. No i on miał zrobić tą wojskową interwencję, najechać. No i dokładnie to samo stało się w 2014 roku, kiedy Krym i Donbas został zaatakowany, zajęty, no i można powiedzieć zasiedlony. W zeszłym roku latem, no to on właśnie no, w takim jednym przemówieniu, no to właśnie mówił, że Ukraina, no to jest na tych historycznych terenach rosyjskich, często określa Rosjan i Ukraińców jako jeden naród, jako jedni ludzie. No i dlaczego dużo ludzi przestało wierzyć w to, co on mówi? On mówił to, wykładał kawę na ławę i wielu ludzi tego nie wierzyło. No i teraz przypuszczalnie on się też dziwi, że ludzie w Ameryce, w Europie, na Zachodzie są zdziwieni, czy są wściekli, że on robi to, co robi. No ale to jest właśnie identyczne to, co z Chińczykami. Chińczycy również, autokraci, dyktatorzy, Xi Jinping w Chinach, on mówi to samo o Tajwanie. Mówi, że jest jeden alfabet, że jest jedna historia, że to jest jeden naród, że się rozłączyli w 1948 roku. No trzeba pamiętać, że według mnie to druga wojna światowa, no to w sumie praktycznie zaczęła się najazdem Japończyków na Manchurię w 1936 roku. Oni tam właśnie założyli swojego takiego księcia chińskiego, no i zrobili to niezależną terytorium japońskie. No, Japonia jest na wyspach, a tutaj jest to na kontynencie, no, ale także druga wojna światowa zaczęła się w Manchurii. Później w 1939 roku dopiero był wrzesień w Polsce. No, wcześniej była tam Czechosłowacja. No ale Chińczycy razem walczyli od 1936 roku, całe ten Chiang Kai-shek. No to Chiang Kai-shek, no to był prezydentem Chin przed II wojną światową. No i później walczyli przeciwko Japończykom. No i komuniści od 1945 roku, od kapitulacji japońskiej do 1948 roku, komuniści zwalczali rząd przedwojenny. No to tak samo jak polscy komuniści zwalczali przez, no też w sumie w 1948 roku, no to były pierwsze wybory, trzy razy tak, także to trzy lata też to trwało. No i rozeszli się. Chiang Kai-shek wyjechał na Tajwan, zbudowali ekonomię, zbudowali swój kraj, zbudowali swoją kulturę. Dwa, trzy, cztery pokolenia tam już mieszkają. No ale Xi Jinping ciągle mówi, że to są bracia, że to jest jeden naród i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Putin określa Ukrainę względem Sowietów, Rosji, to w 2013 roku Xi Jinping tak samo powiedział, że potrzebne jest jakieś rozwiązanie, jakaś rezolucja względem Tajwanu, no i że to rozwiązanie nie można przedłużać w nieskończoność. Także w 2015 roku podkreślał tę wspólnotę narodową w tym czasie, kiedy spotkał się z premierem, z prezydentem Tajwanu, Ma Ying-jeou. To był 2015 rok i to na Tajwanie jest dużo ludzi, którzy po prostu mają jakieś takie, popierają komunistyczne Chiny, tam 40%. Dlatego relacje chińsko-tajwańskie to będą takie, wszyscy przewidują, że to będzie
że byłby to jakiś taki napad wojskowy, desantowy i te wszystkie opanowania, no to nie, to nie, to nie miało, nie będzie tak. Ukraińcy troszeczkę się bardziej postawili, no ale oryginalnie to miało być tak, że Zieleński wyjeżdża z rodziną do Niemiec. Niemcy dają mu willę i 50 tysięcy dolarów miesięcznie i ma spokój do końca życia. Rząd upada, tak jak w Afganistanie. Rząd marionetkowy przejmuje. No i wtedy jest Unia ukraińsko-rosyjska i na to właśnie liczą Chiny. Chiny liczyły na to, że po prostu będzie ten szybki upadek. Europa, Ameryka się otrząśnie i powie, że bardzo dobrze, że nie ma trzeciej wojny światowej. Wtedy Chińczycy wchodzą na Tajwan, robią ten sam numer. Ameryka i Europa otrząsa się drugi raz, że nie ma trzeciej wojny światowej. No i wszystko jest spokojnie. Co do bankowości, no to w bankowości to jest proste, bo te wszystkie te numery, te swifty, które są wymagane do rozliczeń dolarowych, no to Chińczycy już od lat rozliczają się w juanach z krajami afrykańskimi i nawet wprowadzają to w niektórych krajach europejskich. Rosja te petroruble by zaczęła używać i też by to im wszystko pasowało. No ale wracając do Tajwanu i Xi Jinpinga, w 2019 roku on też tłumaczył, że zjednoczenie w tej cieśninie tajwańskiej pomiędzy Chinami kontynentalnymi i Tajwanem, no to jest trend historyczny. No i również wspomniał, że to nie musi być koniecznie pokojowe. Tak powiedział, że nie można w sumie obiecywać, że nie będziemy używali, nie będziemy używali siły. Także to jest na wszystko na naszych oczach. Można to usłyszeć, przeczytać. Oni to mówią, jak to widzą. No i faktycznie w ten sposób, jak widzą, tak robią. W ostatnich tych planach pięcioletnich, no to nawiązywał to do zjednoczenia, no i odmłodzenia jakichś wielkich Chin. Tak jak widać, co się dzieje w Hongkongu. No w Hongkongu po prostu jest zamordyzm. Anglicy oddali ten Hongkong po 99 latach. Przepraszam. No i tam to miał być osobny miasto, kraj przez 50 lat. Po 10 latach po prostu złapali ich tam za grdykę, wymienili wszystkich tych polityków na swoich komisarzy, sekretarzy. Część opozycji powsadzali do więzienia, część opozycji wyjechała. Dużo ludzi z Hongkongu trafiło do Seattle i do Vancouver w Kanadzie, no i w Ameryce. Tam też spowodowali w sumie dużą rewolucję mieszkaniową, bo przyjeżdżali z walizkami pieniędzy, kupowali nieruchomości na potęgę, no i ceny tam nieprawdopodobnie wzrosły. No ale pomijając to, Hongkong pokazuje, że Chińczycy są w stanie stanąć, zdeptać, zniszczyć jakiekolwiek umowy międzynarodowe. No i mają w nosie to, co świat powie. Xi Jinping, jego ambicje są takie spore, że nawet te obozy koncentracyjne dla tych muzułman, no tam muzułmanie bardzo, bardzo się podskakują. Robili nawet zamachy bombowe w Pekinie. Parę lat temu był taki zamach bombowy. No to wszystko zostało wyczyszczone w ciągu paru minut. No i jaki to jest argument, że Xi Jinping nie będzie na tyle głupi, że nie zaatakuje. No czeka na to, że Europa i Ameryka odsapnie. No. Na pewno Xi Jinping i Putin umówili się, że napad na Ukrainę będzie
po zakończeniu olimpiady zimowej w Beijing, no to jest można powiedzieć fakt. Fakt jest taki, że wcześniej właśnie się spotykali. Fakt jest też, że Xi Jinping spotykał się z przywódcą koreańskim, z tym Kimem. Także to wszystko pasuje. Trzecia strona tego trójkąta, no to jest Iran. Iran tak samo pokazuje, że chce zgładzić Izraelczyków, no i nie owija to w bawełnę. Ci główni generałowie irańscy, no to mówią, że Iran, no to leży w zasięgu tych rakiet tam średniego czy dłuższego zasięgu. No i to powoduje to, że Izrael coś tam robi. Irańczycy mają swoich ludzi, którzy walczą na Bliskim Wschodzie, tak samo szczególnie w Jemenie, gdzie ten Huti, ci wszyscy partyzanci Huti z bronią z Iranu atakują te wszystkie małe królestwa w Zatoce Perskiej, które mają ropę, no ale współpracują z Zachodem, a Iranowi to nie bardzo pasuje, no a Izrael, no to jest jednym wielkim wrogiem. Izraeli, te małe królestwa Zatoki Perskiej, oni to traktują poważnie. Oni to wiedzą, co to się dzieje. Cała ta patologia w tej zachodniej liberalnej międzynarodówce, w tym całym zbiorniku myślenia, w tych całych basenie myślenia, to oni wszyscy wychodzą i uważają, że ci dyktatorzy, kiedy oni mówią to, co mówią, no to nie można ich za bardzo słuchać i wierzyć w to, co mówią. No, kiedy Reagan doszedł do władzy, no to on słuchał z Sowietów, no i patrzył się na Sowietów, no i wiedział, że Sowieci po prostu chcą prędzej czy później jakoś zaatakować Zachód. No polscy przymusowi żołnierze byli do służby wciągani, no i oni mieli te plany na to, gdzie Polska, które tereny Niemiec Zachodnich mają zająć razem z wojskami Niemiec Wschodnich. To wszystkie te plany były. Czechosłowacja, te wszystkie Rumunie, Bułgarię, to Rosja, to wszystko miał być atak. No i Reagan w zasadzie zrobił ten wyścig zbrojeniowy, no i wyścig zbrojeniowy upadł. Po tym upadku Związku Sowieckiego wszyscy myśleli, że komunizm w Rosji i cały ten niby ekonomia w Chinach, że te dwa kraje to będą patrzyły na to, gdzie są pieniądze, co jest najlepsze dla nich ekonomicznie, co jest dla nich najlepsze pod względem obywateli. No ale to niestety nie jest. To nie jest. Okazało się, że ci wszyscy rywale, czyli Rosja i Chiny, mają inne plany dla naiwnego Zachodu, tak zwanego Zachodu, dla tej demokracji europejsko-amerykańskiej. No i teraz pokazał, że to, co obiecywał, to zrobi. No i teraz chyba Xi Jinping też zrobi to, co obiecywał. No tyle, jeżeli Zełenski skapituluje, no to Xi Jinping wchodzi, a wygląda na to, że chyba będą musieli skapitulować, no bo Zachód, Ameryka, Europa pomaga im ile może, no ale pomaga przez wyrzucanie piosenkarek sopranowych z opery Metropolitan w Nowym Jorku, czy wyrzucanie rosyjskiego kierowcy z Formuły 1, czy chłopa, który się urodził w Ameryce, przez wyrzucanie hokeistów rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. No, dzieci nie są odpowiedzialne za grzechy rosyjskie,
rodziców, a Rosjanie raczej nie są odpowiedzialni za grzechy swoich przywódców. Także to wszystko idzie w złym kierunku. No, mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze dla Ukrainy. Zdrowia dla normalnych. Pozdrowienia. Subskrybujcie i do lepszego.